Szczęść Boże, coś wam powiem. Krótki tekst wcale nie oznacza, że nie ma w nim nic do powiedzenia. Jak opisuje to święty Grzegorz Wielki, pewna część ludu negatywnie oceniała dzieła i przesłanie Chrystusa. Musimy się uczyć od Chrystusa gotowości do cierpienia i znoszenia upokorzeń i obelg. Co ma za znaczenie, że ludzie nam ubliżają, jeśli nasze sumienie jest czyste? I tak się dzieje, że tam, gdzie człowiek dochodzi do jakiegoś sukcesu, stojący obok powiedzą, że ma układy. Gdy zdobędzie majątek, to powiedzą, że nakradł. Gdy Jezus zgromadził wokół siebie ludzi, którzy przychodzą Go słuchać zapartym tchem, to określają Go najbliżsi, że odszedł od zmysłów. Zapewne chcieli mieć ciszę i spokój, jakby trochę przywłaszczyć sobie Jezusa i mieć Go na wyłączność. Lecz Jezusa nie da się zamknąć w czterech ścianach. Nie usiedli się Go tylko dla siebie. Próba naśladowania Jezusa w sposobie życia, a więc idącym pod prąd modzie, trendom i zwyczajom, nie będzie się podobać tym, którzy coś tam na sumieniu mają. Każdy nasz gest, nasze słowa, nasze zachowanie będzie ich bodło, że będą wobec nas zgryźliwi, opryskliwi i będą z nas szydzić. To już jednak zostało przewidziane przez Jezusa. Jeżeli mnie prześladowali, to i was prześladować będą. Ile razy słyszeliśmy, żebyśmy nie przesadzali? Albo ile razy nas namawiano, żeby zrezygnować z jakiegoś postanowienia lub zrobić coś, co sprzeciwia się wierze, tylko jeden raz? Przecież od jednego razu świat się nie zawali. Wszyscy tak robią i żyją. Judasz jeden raz doniósł na Jezusa. Piotr jeden raz się wyparł Jezusa. Kain jeden raz zabił Abla. Tych jednych razów było bardzo wiele. I po każdym następowało coś, co człowiekiem wstrząsnęło. Taki jeden raz wyciskał piętno. Chrystus pokazuje nam dzisiaj postawę oddania bez reszty. Postawę, na którą może niektórzy spojrzą z politowaniem, z ironicznym i lekceważącym uśmiechem. Jednak postawę pełną entuzjazmu, wiary i wewnętrznego przekonania o słuszności sprawy, której poświęcamy wszystkie swoje siły. Miłość nie zna granic. Nie liczy się z czasem ani z ciężarem poświęcenia. Trudno to zrozumieć, kiedy nie otworzysz się do końca na Boże Słowo i nie zaczniesz naśladować Jezusa. Ludzie dziś chcą wszystko dopasować do swoich potrzeb, by żyło się miło, wesoło i wygodnie. Wygoda wynika z lenistwa. Nieraz nawet Pana Jezusa próbujemy przywołać do porządku. Oczywiście, że Go kochamy, modlimy się do Niego, ale zarazem uważamy, że Jego nauka jest nieżyciowa i wówczas wprowadzamy do niej nasze korekty. Pamiętajmy jednak, że Jezus podporządkowany naszym poglądom i oczekiwaniom, Jezus przez nas jakby unormalniony, nie jest Jezusem prawdziwym. On zamiast się z nami cackać, kazałby wziąć swój krzyż i Go naśladować. Jak to trafnie napisał święty Paweł, nauka bowiem krzyża głupstwem jest dla tych, co idą na zatracenie, mocą Bożą zaś dla nas, którzy postępujemy zbawienia. Jedno jest pewne. Jezus odszedł od zmysłów, ale tylko z powodu miłości. Człowiek zawrócił mu w głowie, że poświęcił całe swoje życie, by nas, ludzi, przyciągnąć do siebie.